Przed nami lato pełne atrakcji, a rozpoczną je dni Kętrzyna w dniach 24-26 czerwca. Będzie parada miejska i mnóstwo gwiazd. Taneczny piątek rozpocznie zespół After Party. Ona lubi pomarańcze, lubi kiedy na nią tańczy. Wystąpi też magnet. Głowa do góry, jedź na Mazury, tam znajdziesz wszystko, czego tylko chcesz. I Mateusz Mijał. Niech się ludzie śmieją, nieważne, słowa już nie zmienią nas żadne. Gwiazdą wieczoru będzie kombi. W sobotę na scenie pojawi się Majka Jeżowska. Nie patrz na to, w jakim kraju, jaki kolor dzieci mają. Zalia. Zatruwa mi świat ten nie. I Sorry Boys. Na zamku odbędzie się pierwszy turniej Bractw Rycerskich. Niedziela to tradycyjnie już kętrzyński wieczór komediowy. Wystąpią Kabaret Młodych Panów, Kabaret Czesław, Tomasz Jachimek i Arkadiusz Jaksa-Jakrzewicz. Wstęp na te wszystkie wydarzenia bezpłatny, ale to nie koniec. Całe tegoroczne lato będzie pełne atrakcji. Wystąpi Cortez. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Kazik Staszewski. Twój ból jest lepszy niż jej. Twój ból jest lepszy niż jej. Happy End. Jak się masz? Pięknie. Kochanie, jak się masz? Karaś i Rogucki. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemi. Ostry. Zamknięty w rozsądku granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal. Oraz Hades. Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Z okazji 75-lecia kętrzyńskiego klubu sportowego Granica Kętrzyn specjalny koncert zespołu Red Lips. To co nam było, co nam się zdarzyło, do urzenia w głowie mam. Międzynarodową gwiazdą tegorocznego lata będzie Vamero. Co tydzień letnia scena zamkowa na dziedzińcu Kętrzyńskiego Zamku i wiele innych atrakcji. Już dziś zaplanuj ten czas w Kętrzynie. Jak przed chwilą zobaczyliśmy, czerwiec i kolejne miesiące w kętrzyńskiej kulturze zapowiadają się gorąco. Warto już dziś zanotować daty wydarzeń organizowanych przez Miasto Kętrzyn, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejską Bibliotekę Publiczną. Tymczasem przypomnijmy sobie, co wydarzyło się w Kętrzynie w maju. Miesiąc rozpoczął się od rodzinnej majówki w amfiteatrze. Na scenie pojawili się najmłodsi mieszkańcy Kętrzyna, a wokół sceny nie brakowało atrakcji. A to przecież dzieci lubią najbardziej. Z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej maj rozpoczął się od bajkowego poranka w bajkosferze. Wydarzenie przyciągnęło do biblioteki najmłodszych czytelników, którzy mogli wygodnie usiąść i posłuchać najpiękniejszych bajek. W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowany został konkurs plastyczny na jagody z Marią Konopnicką oraz recytatorski Kętrzyn czyta pięknie. 12 maja w bibliotece odbył się wieczór poetycki Anny Matysiak i Jana Barona. Natomiast tydzień później wernisaż wystawy Ludwiki Gzyl i jej córki Małgorzaty pod tytułem Rodzinne pasje. Również 19 maja na scenie Kętrzyńskiego Centrum Kultury wystąpiła Joanna Szczepkowska z monodramem Goła Baba. Nieco wcześniej, bo 10 maja w galerii Raz Art
miał miejsce wernisaż prac wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku grafika. Wydarzeniem miesiąca w Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego była z pewnością tegoroczna edycja Nocy Muzeum. W ramach nocnego zwiedzania muzeum odwiedziło ponad 1000 osób. Atrakcji nie brakowało. Oprócz możliwości odwiedzenia baszczy i zwiedzenia muzeum z przewodnikiem, odbył się wernisaż wystawy Mazuren ze zbiorów Muzeum w Lüneburgu. Prezentacja odnowionej wersji wystawy Cenne, bezcenne, nieutracone oraz koncert Niny Nu. Ponadto w maju miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Muzealnej Akademii. Dominika Kałabun z Muzeum Warmii i Mazur omówiła tematykę zwyczajów pogrzebowych pruskiej szlachty. Zwieńczeniem obfitującego w wydarzenia maja był piknik na stadionie przy ulicy Bydgoskiej, czyli Kętrzyński Dzień Dziecka na zdrowo i kolorowo. Dmuchańce, tory przeszkód, bańki mydlane, malowanie twarzy, animacje, fotobudka, strefy Legolandii i Majsterkowicza to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów, które sprawiły, że uśmiech nie opuszczał twarzy najmłodszych mieszkańców Kętrzyna. Wracamy do tego, co się będzie działo w najbliższym miesiącu. Główną atrakcją będą Dni Kętrzyna. Jeśli lubisz muzykę, lubisz tańczyć, śpiewać i śmiać się, przygotuj się na potężną dawkę tych wszystkich doznań. Ostatni weekend czerwca to jedno z najważniejszych wydarzeń w Kętrzynie. Dni Kętrzyna z okazji 665-lecia. Naprawdę bogaty program artystyczny. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wystąpią prawdziwe gwiazdy. Będzie m.in. zespół After Party, Kombi, Majka Jeżowska, Sorry Boys. Nie zabraknie również uśmiechu, czyli artystów kabaretowych, komediowych. Wystąpi na kętrzyńskiej scenie w Kętrzyńskim Amfiteatrze 26 czerwca w niedzielę podczas Kętrzyńskiego Wieczoru Komediowego. Między innymi kabaret Młodych Panów, kabaret Czesław, Tomasz Jachimek i Arkadiusz Jakszewicz. To nie wszystko. Miłośnicy sztuki powinni zajrzeć do galerii Rust Art. Od maja jeszcze do 20 czerwca zapraszamy serdecznie. Bardzo ciekawa wystawa wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania z Warszawy. Bardzo ciekawe prace, bardzo inspirujące. Myślę, że dla miłośników sztuki to będzie prawdziwy rarytas. Kto jeszcze nie zdążył obejrzeć tej wystawy, zapraszamy do 20 czerwca do galerii Rastart. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza również na czerwone fotele. Zapraszamy do Kina Gwiazda na retransmisję Moniuszkowskiej Halki z Piotrem Beczałą w roli Jątka. Nie zabraknie gwiazd światowego formatu, a także artystów z Polski. Bilety do nabycia w kasie Kina Gwiazda. Oczywiście w czerwcu zapraszamy również do częstego odwiedzania Kina Gwiazda. Ciekawy, bogaty repertuar filmowy czeka na miłośników kina. Serdecznie jeszcze raz bardzo zapraszam. W repertuarze kina znajdziemy m.in. produkcję Marvela Doctor Strange w Multiversum Obłędu. Fani grozy poczują dreszczyk emocji podczas horroru X, a miłośnicy wikingów będą mieli okazję zobaczyć Nicole Kidman i Björk w scenerii barbarzyńskich Skandynawów. Hitem muzycznym będzie film o Elvisie. Warto zaglądać na stronę internetową Kina Gwiazda, gdzie jest dostępny cały repertuar. Już na początku czerwca z zamkowego dziedzińca będą dobiegały dźwięki muzyki. Serdecznie zapraszamy do udziału w kulturalnej ofercie Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Już 3 czerwca rusza letnia scena zamkowa i koncert otwierający zespołu Olko M Trio. Godzina 18, 3 czerwca. Serdecznie zapraszam. Gdy umilkną ostatnie nuty, do gotyckiej warowni zjadą wojowie z wielu stron kraju. Muzyka, jaką zagrają, to szczęk zbroi, mieczy i świst strzał. 25 czerwca w ramach Dni Kętrzyna odbędzie się pierwszy turniej bractw
rycerskich. Przybędą do naszego miasta rycerze zrzeszeni w różnych bractwach rycerskich z całej Polski. Stoczą bój w następujących konkurencjach. Będzie to turniej łuczniczy, turniej miecza jednoręcznego, czy też turnieje drużynowe. O godzinie 16 odbędzie się inscenizacja bitwy pod murami zamku. Na wszystkie wydarzenia bardzo serdecznie zapraszam. Nieco spokojniej będzie w zamkowej bibliotece, chociaż to tylko pozory. Na pewno usłyszymy tam głosy dziecięce, ponieważ specjalnie dla nich odbędzie się tam Dzień Dziecka. Miejska Biblioteka Publiczna w tym roku przedłuża Dzień Dziecka i 4 czerwca zapraszamy naszych najmłodszych czytelników na spektakl teatru Co Nieco. Spektakl zatytułowany Cyrk na Wesoło. 4 czerwca, to jest sobota, o godzinie 11 zapraszamy do czytelni dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej, oczywiście w zamku. Teatr Co Nieco jest to objazdowy teatr z Białegostoku, którego pasją jest teatr marionetkowy i pantomima. Wcześniej, 2 czerwca o godzinie 17, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Wojciecha Kętrzyńskiego oraz grupa Teatr u Przyjaciół zapraszają na spektakl Siostrzyczki na podstawie komedii Ruby Bearden. Siostrzyczki z piekła rodem to lekka komedia o czterech siostrach przychodzących z odsieczą piątej, najmłodszej z rodzeństwa, o której myślą, że ma problem z alkoholem. W czerwcowe dni biblioteka wyjdzie także na dziedziniec zamku, tym razem z propozycją koncertu w ramach letniej sceny zamkowej. 10 czerwca o godzinie 18 w ramach letniej sceny zamkowej zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na koncert Doroty Sacewicz i Stanisława Łopuszyńskiego. W Kętrzynie artyści wystąpią z programem Piosenka Kabaret Recital. W skład tego repertuaru wchodzą utwory mistrzów polskiego pióra, a także teksty przetłumaczone na język polski. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora, Jonasz Kofta, Julian Tuwim czy Gaba Kulka to tylko część twórców, po których sięgnęli artyści. 15 czerwca o godzinie 11.30 w Loży odbędzie się wernisaż wystawy sekcji fotograficznej Uniwersytetu III wieku zatytułowanej Ocalone w domowych archiwach – historie rodzinne mieszkańców Kętrzyna. Ta wyjątkowa wystawa stanowi swego rodzaju podróż do przeszłości. Obejmuje ona około 100 fotografii pochodzących z rodzinnych albumów mieszkańców naszego miasta. W ramach Dni Kętrzyna biblioteka przygotowała spotkanie autorskie pod chmurką. Gościem będzie osoba, którą potem będziemy mogli spotkać w amfiteatrze. 26 czerwca o godzinie 14 w ramach Dni Kętrzyna zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spotkanie autorskie z Tomaszem Jachimkiem, autorem książki No i pogadali, szkło kontaktowe, kiedy gasną kamery. W roli rozmówców Tomasza Jachimka na łamach tej książki pojawili się m.in. Artur Andrus, Krzysztof Dałkrzewicz, Henryk Sawka, Jerzy Iwaszkiewicz, Katarzyna Kwiatkowska, Grzegorz Markowski czy Tomasz Sianecki. Szkło kontaktowe od 17 lat z powodzeniem pojawia się na antenie telewizyjnej, a Tomasz Jachimek, wykorzystując swój wrodzony urok i dar rozśmieszania odbiorcy, bo przecież szerszej publiczności znany jest również ze sceny kabaretowej, a rozmawia z ludźmi związanymi z programem, o sprawach związanych z programem, ale nie tylko. To nie jest książka skierowana wyłącznie do wielbicieli szkła kontaktowego, ale do wszystkich, którzy interesują się naszym życiem kulturalno-społecznym, a czasem chcą spojrzeć na nie również z dystansem. To wszystko w drugim odcinku Kętrzyńskiego Magazynu Kulturalnego. Zapraszamy do zabawy w proponowanych wydarzeniach, a za miesiąc na 3 odcinek naszego informatora.